Witajcie kochani. W dzisiejszym programie chciałem powiedzieć kilka słów o kamieniach szlachetnych. A więc pierwszy kamień, który chciałem tutaj omówić, jest rubin. Więc trochę przeczytam tutaj o rubinie. Rubin, nazwę swoją wywodzi od łacińskiego słowa ruber. Czerwony, w Indiach twierdzi się, że każdy rubin jest kroplą krwi z serca matki, ziemi. Występują trzy rodzaje rubinów. Burmańskie, syjamskie i cejlońskie. Zgodnie z tradycją rubin noszony na ciele ciemnieje w sytuacjach zagrożenia. Ceniony jest przez monarchów, potomków, rodzin królewskich. Rubin jest głównym klejnotem słońca, dlatego daje siłę zarówno mentalną, jak i fizyczną. Poprawia pracę serca, procesy trawienne, zwiększa ogień i witalność człowieka. Promuje niezależność, siłę woli. Można zastosować go w przypadkach nieśmiałości, braku siły, przebicia, blokadach uczuciowych oraz dolegliwościach kardiologicznych, kłopotach z krążeniem, anemiach, infekcjach. Rubin najlepiej nosić na serdecznym palcu prawej ręki. Powinien mieć wagę 3 do 5 rati, czyli 2 do 5 karatów. 1 rati równa się w przybliżeniu 0,6 karata. W celu oczyszczenia należy moczyć rubin w soku cytryny. Podobnie właściwości, ale w mniejszym nasileniu będzie wykazywał czerwony szafir. Teraz następny kamień, który chciałem omówić, jest biały opal. Biały opal, nazwę swą wywodzi od sanskryckiego słowa upala, oznaczającego kamień szlachetny. Jest kamieniem dość kruchym i gdy pęka, traci swą charakterystyczną cechę opalizowania wszystkimi barwami tęczy. Jest kilka rodzajów opali. Opale szlachetne, o pięknej grze barw we wszystkich kolorach tęczy. W bardzo suchym powietrzu może on stracić tę zdolność, przywraca ją też przez zawinięcie w mokrą ściereczkę. Opale zwykle nieprzejrzyste, kamienie pozbawione gry światła występują w kolorach białym, niebieskim, szarym, zielonym, czerwonym, żółtym i czarnym. Opale ogniste charakteryzują się przejrzystością. Pomagają w dorastaniu dzieciom, obdarzają przyjaźniami, bezinteresownością, są kamieniami miłości, wiary, współczucia, dobrych relacji, pomagają wniknąć w marzenia senne i je pamiętać oraz likwidują psychiczne blokady. To jest właśnie biały opal. Przeczytam teraz kilka słów na temat kryształu górskiego. Kryształ górski, nazwa jego pochodzi od łacińskiego słowa krystalos, czyli lód. Jasnowidzowie używają oszlifowanego kryształu w formie kuli do znalezienia odpowiedzi na zadane pytanie, czy wejrzenia w przyszłość. Działa silnie harmonizująco, utrzymuje stan wewnętrznej równowagi. Lepiej używać kryształu oszlifowanego w kształcie kuli oraz gdyż naturalna forma chłonie energię tępym końcem i oddaje ją ostrym. Zatem stosowanie go wymaga poznania jego właściwości. Dobrze nadaje się do powstrzymania krwotoków. Kryształ przydymiony lub mleczny uważany jest za klejnot księżycowy, natomiast bezbarwny traktowany jest jako kamień Wenus. Absorbuje on wszystko dobre czy złe, co znajduje się wokół niego, to też przed każdym użyciem terapeutycznym powinien być oczyszczony przez mantry, pudżę czy medytację. Dlatego kwarc dymny jest używany jako kamień ochronny, ponieważ on chłonie tak samo dobre, jak i złe wibracje. On wchłania po prostu, proszę Państwa, te wibracje. I można go oczyścić albo stawiając na słońce, albo zanurzając w roztworze soli. W ten czas on zostaje jakby oczyszczony z tych wszystkich negatywnych wibracji. Chciałem też Państwu kilka słów zamienić o koralu, bo to jest bardzo ciekawy też minerał. Korale rosną na dnie ciepłych mórz obfitujących w tlen. Są szkieletami niewielkich organizmów morskich, żyjących w skupiskach tworzących rafy koralowe. Łowi się je przy użyciu specjalnych sieci, wyrywając korale z podłoża. Dawniej noszono je jako amulety przeciw troskom oraz ochronę przed duchami i urokami. Energia koralu silnie związana jest z wojowniczym Marsem. Koral zwiększa ogień w ciele, pomaga w problemach z bezpłodnością, stymuluje krew, nienawiść i zazdrość. Usuwa depresję, melancholię, jest symbolem energii życia. Pomaga w przyswajaniu pokarmów i produkcji białych, czerwonych krwinek. Jest afrodysjakiem. Przyczynia się do budowy mięśni. Najczęściej osadzany jest w srebrze. Również może być w złocie i żelazie. Wnoszony w serdecznym bądź wskazującym palcu, klejnot powinien mieć wagę przynajmniej 6 do 10 rati. Podobną energię będzie miał jaspis. Także to był pokrótce, opowiedziałem Państwu działanie niektórych kamieni. I chciałem też na końcu tego programu dodać, że nasza firma Energy Aaron promuje odpromienniki mineralne, które będzie można, Państwo mogą zobaczyć te odpromienniki na linku, który jest pod YouTube'em na Allegro. Także dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i pozdrawiam tutaj z Teneryfy.